Sylwia, wspomniałaś właśnie, że jesteś fotomodelką. Powiedz, czy ty w jakiś specjalny, szczególny sposób przygotowujesz się do takich sesji zdjęciowych? Wiesz co, już dzisiaj troszkę mniej, bo nie mam ich tak często jak kiedyś, ale rzeczywiście poza tym też już nie muszę być zadbana dzisiaj na co dzień. Wcześniej wyglądało to trochę inaczej, wiesz, nie musiałam mieć fit sylwetki zawsze, wiesz, wysportowanej i jak mi się zdarzała ta sesja raz na jakiś czas, no to rzeczywiście folgowałam sobie i z jedzeniem i różnie z tą aktywnością u mnie fizyczną było. Dzisiaj jednak staram się trzymać formę i być zawsze w formie, więc to przede wszystkim jakaś tam dieta, wiesz, przed sesją, żeby brzuch nie wystawał, no to oczywiście nie obżeram się na kilka dni przed, tylko staram się, wiesz, jakieś tam owoce, warzywa albo dieta sokowa tylko. Dajesz radę na samych sokach? Daję radę do 5 dni, później już nie daję rady. Ale powiedz, są takie momenty, gdzie chcesz i jesz fast foody, zamawiasz taką pizzę sobie? Tak, tak, są takie momenty, kiedy czasami muszę podjechać na frytki, wiadomo gdzie. Nie wiem, te frytki mają chyba coś tam dodają, bo to jest niemożliwe, tylko tam tak smakują. A masz potem wyrzuty sumienia, że takie coś zjadłaś? Mam, ale... Wiesz, przy mojej aktywności fizycznej, jak ja ćwiczę mniej więcej 4-5 razy w tygodniu, przy tym, że trzymam się rzeczywiście diety na co dzień, bo wiesz, rano, już teraz sama sobie tak naprawdę gotuję, dzisiaj nie wiem, owsianka była chociażby na śniadanie, to nie są to jakieś takie, wiesz, no tak jak się zdarzy to raz na jakiś czas, to nie jest to aż takim grzechem, no. Ja się przynajmniej rozgrzeszam i mój trener mnie też i dietetyki, więc jest okej. Okay.